Idę chłopa gągać na niedzielę. Widzę, chłopaki stali przygotowani. Puszki. Puszki puszek do jutra starczy. Nazbieracie. Nie wiem. No daj, ty, ja polecę szybko po piwo. Chcę? Ja nie wiem. Piwo czy na, nie, piwo, nie, czy nalewkę. No i zobacz, czy są te piwa litrowe. No. A gdzie wy kupujecie w ogóle? No to schodkami do góry. Ty czekaj, gdzie ja mam buty? Aha. Ja nie wiem, gdzie. A idę w klapkach, pierdziele. Zimno jest, pako? Nie. No idę w klapkach. O, patrz, widziałeś? Co ja mam? No. Na reprezentację? No. Właśnie z Epiniemu. Z Portugalią dostali w dupę, nie? 3-1. I to u nas, nie? Tak. Dobra, idę chłopaki szybko, prędko. Tak. Teraz przyjdę. 5 sekund. No Jezu, co tu się dzieje? Znowu synek te worki. No bo to nie mam kurwa, na zewnętrzną, no zobacz później. Ale na zewnętrzną to no. Nie... Tyś... A przestań, kurwa, zobacz, co tu się dzieje, kurwa. Jebie później tym. Dobra, idę. Co tu przychodzę, mój tego? Co tak kurwa jebie jakimiś suchami? A tu puszek zobacz, o. No bo są zlewki. No będziesz ostatnio jadę w autobusie, ty. Taka plama. Dobra, idę szybko na film. No. Gdzie jest kurtka? Na tym, na rurze. A jest, dobra, zaraz idę. Aj, synek, synek. Nie, zostawię puszki na zewnętrzne i sobie przyjdzie taki na przykład Piterek. No. I sobie weźmie. Za chwilę. To zostanie butelką w łeb. Ty, patrz, to te kolory zrobiłem. No, ła. Co zrobię? Zobacz. Dziurę wygryźmy w tym. W czym? W plecaku? No. Ja mam... Kurwa, idę, bo nie mam w tym. Dziurę mu zrobiło w plecaku. No, masz właśnie, zostawię na zewnętrznie. Będziesz miał. Ty, myślałem, że mam jeszcze fajnie. Będziesz miał. I co Łukasz powie ciekawego? Nic co. Dzień jak co dzień. Trochę gorszy, czy trochę lepszy? Mówię ci, że tak. Byłem pod Pinokiem. No. Troszeczkę mnie chłopaki tam użyczyli. Tak mnie użyczyli. No. Że nie pamiętam, jak tu się w ogóle dostałem. Spod Pinokia, gdzie chociaż Pinokio nie jest daleko. A mi się wydawało, że idę tydzień tak czasu. Co ci mówię? No musiałem, co ławka przy Kerfurze, to musiałem słyszeć na chwilę, żeby odpocząć. Co ławka. Zamiast iść tędy, tu, nie? To ja poszedłem do Kongu. Jeszcze na przystanku sobie usiadłem. Mówię... A ty widzę przygotowany jesteś do podróży. Całe życie jestem przygotowany. Plecak na sobie? No, całe życie jestem przygotowany. Ale częściej wybywasz z rana, bo jak ja przychodzę tutaj, to cię nie ma. No mówię ci, ja tak trzecia rano wybywam. No. I ja sobie chodzę do 8.30. No. Po rewira. Bo 8.30 jest skup otwarty. Czyli od razu, po co mam tu przychodzić z towarem, jak ja się od razu mogę iść na skup. I w parku siedzisz, nie? Dlatego się tam spotkamy. I sobie w parku siedzę, piję sobie piwko, a później, wiesz, kupuję dalszy program i przynoszę ojcu, nie? Żeby go obudzić. Bo on zawsze jak wstanie, to o Jezu, o Jezu. No zobacz, jaki nerwowy. A ja się czuję. Zobacz, jaki nerwowy. No bo nie ma... Procentów.
A zaraz zobaczysz, jaki będzie grzeczny. No, zadowolony jak będzie. Jak przyjdzie z towaresem, napije się łyka, drugiego łyka. A napije się po drodze? O. Na pewno. Tak? To jest standardowo. Mhm. To jest standard. Czyli już ruszoną przyniesie. Tak. I tak. A co myślisz, że weźmie? Nie no, miał wziąć dwa piwa. A myślisz, że weźmie dwa piwa, czy jedną nalewkę? Nie wiem, to właśnie zależy od niego, co mu odbije. Ja myślę, że weźmie nalewkę. Ja mu mówiłem, żeby wziął dwa piwa. Ja myślę, że nalewkę weźmie. Czuję to. Ale ja ci powiem, że zobacz. 8 zł kosztuje nalewka. 8? Tak, z schodkami do góry. Tam jest najtańsza. O. 8 zł. Ale masz 900 litrów. Tak? Na dwóch. No. A tak jak weźmie dwa piwa litrowe za 8 zł, bo po czwórce są. Litrowe, w plastikach. No wiem, które. Kiedyś... No. A ile procent one? 7 mają. Tak. Ale to masz litra. Ja mam litr na głowę i on ma litr na głowę. Ekonomicznie. To jest inna kalkulacja, nie? Ale właśnie o to chodzi, że... Bo on ma czasami takie zajawki. A dobra, nie, bo piwo muli. To wezmę nalewkę. A czasami mówi... Dobra, nalewki się nie opłaca, to wezmę dwa piwa. I to jest takie u niego, wiesz... Raz tak, raz tak. Raz tak, raz tak. Wiesz co? Widziałeś owszem? Widziałem. Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Lampa. Lampa? Mhm. Ile tych puszek tam myślisz jest? No tak, tu masz puszki. No. Tu masz puszki. Tam 4 kilo będzie, co? Puszki. I tam masz puszki. W samym tym. Tu? O. Więcej nawet, jak widzę. Jak się rozszerzyło, jak podnosiłeś. Nawet i z 6 kilo. Tu. 7, tam. 8. Jeszcze dzisiaj. Na start będzie. W poniedziałek. Na start, jak to się mówi. Chyba niedziela jest najgorszym dzień w tygodniu, co? Właśnie, bo jest tak. Dobra. Butelki są, tak? Tu no, mamy butelki, tu mamy butelki. Ojciec ma cały plecak butelek. Tylko, że właśnie jest niedziela. Nie chcę tak zbytnio w niedzielę przyjmować. Bo wiesz, bo w niedzielę, gdzie przyjeżdżają po kontenery. I dlatego mają kontenery całe pełne. Po weekendzie, nie? Mhm. I dopiero od poniedziałku się zaczyna. Że wiesz, ci zabierają pełne, a dają mi puste. I wtedy oni przyjmują. A na weekend ciężko jest z butelkami właśnie. W Sarze chyba, co nie? Butelki gonicie, co? Najczęściej. Najczęściej to. Albo w Śnieżce. Co ci tam z kieszeni wystaje? Z kieszeni. Tu? No. A to ten. Dostałem od klientki kepsik, tą bułkę tam. Aha. Tamtą bułę też se schowaj. Schowałem ją. Żeby, wiesz, koledzy nie zjadły. Nie, schowaliśmy to chyba. Też pewnie zjesz, jak browara strzelisz, to albo... To chyba się nie dostaną. No bo za cegła. Wiesz, jest cegła i poza tym przecież on ci nie podniesie chlebaka. Ale cegłówka jest w razie W. No jakby chciał podnieść. Dostanie cegłówką, to mu się... Odechce. Tak. Odechce. Widziałeś, ile puszeczek mamy? Mhm. Pogoni? A piłeś w ogóle to? Jak nie. Energetyk. No. Przecież ja ten. Mocy przybywaj. Poszedłem na Żabkę.
tutaj wiesz, tam za tużynem, nie? Mhm. Na żabkę tam z tyłu. Patrzę. Energetyki te. Ty tak patrzysz, ty mi całe. No. No i o co tu chodzi? A to wiesz, kończyła się data. To oni wek. Ale przecież to jest zamknięte. No tak, puszka. I to jest energetyk. Mhm. On dzisiaj nie zepsuje. To tak samo jak piwo byś znalazł, nie wiem. Nawet miesiąc po terminie. Po roku nawet. To i tak, przecież on nie zamknięty. Może coś tam smaku albo coś, ale procenty nie uciekną. No nie, no to. Mówię, dobra, i tak coś spróbowałem. Ludzie wódkę piją, się nie krzywią, to przed tym piwko. Ale to proszę cię. Aj, nie chcę mi się nawet gadać na ten temat, wiesz? Gorsze piją rzeczy. Ale dobrze, że Darek powynosił tutaj, porządek zrobił z tymi meblami, bo się człowiek walał po tym, a teraz przejdzie swobodnie. Meble to normalnie poszły. Do pieca? Już nie było czym, to już do pieca poszło. Nie, było czym, ale specjalnie do pieca, bo tylko zagradzało. No i dobrze. Nie było przejścia. No teraz jest wygodniej. No, a tak wiesz. Dobra, jak coś siedzimy, to coś siedzimy. A później jak wiesz, wychodzimy, to ja sobie krzesełko tak, o, tak jak tamto jest, nie? Mhm. To ja sobie te moje krzesełko też tam, fryk, zarzucam i ten. I jest normalnie przejście, wiesz. A którędy ty szłeś? Teraz? No. Ten. Znaczy nie, ale tamten prosto? Mhm. Siwy był? Nie. O. Siwego nie było. Ani Jim, ani Jimmy'ego. To już pewnie ten, już pewnie coś tam, jak to się mówi, wiesz, wytaraskał i już po bramie się kitra. Bo no. On się teraz kitra po bramach. Inni pod żabką teraz stoją. Wiesz, kitra się po bramach, bo go cały czas spisują. Tak? Pod żabką, no. Oni mówią, o, jest i Wojtek. Standardowo, wiesz. Ten to tam też, no. Jakby, jak posąg do tej żabki przyszedł. Mówię, to jego, przecież to jego rewirek jest. To jest jego rewirek. Będzie taka impreza no. Na Pinokiu. Bo przecież będzie Halloween, nie? No, to już widziałem wywieszkę. O człowieku, będzie tak się działo już. Całą noc będę siedział pod Pinokiem. I tylko torba. Będziesz musiał się urywać na jakiś czas, żeby przynieść tu. No wiem, no przecież nie będę cały czas targał. Albo Darek co 2 godziny niech przychodzi. Nie no, to przecież ojciec tu będzie ze mną. No. To będzie taka impreza, że człowieku. Jak ja już słyszałem wczoraj, jak już mówili, nie? Klienci. No, to mówią, że będzie się działo, nie? Mówią na Halloween. Mówią do mnie, młody, a będziesz tu? Nie mówię, no pewnie będę, bo będę puszki zbierał. Oni, to będziesz tam u nas bonusa. I tam jest taka skrzynka żółta. Na piasek, nie? No. Tam będziesz miał schowaną flachę. Będziesz miał ciężko później ze zbieraniem tych puszek. Nie no, to wiadomo, ja będę sobie tylko, wiesz, brał połyczku, nie? No połyczku. Ale jak się skończy ten... Połyczku, obchód, żeby puszeczki pozbierać tego, później drugi. To czyli 30 czy 31 tam idziesz? 31. Na Halloween. No fajny taki ten jest. Plakat, nie? Mhm. Plakat jest. Taka dynia. Wiesz, dynia. Wiesz, oczy wycięte. No. I taka szczęka.
z zębami, wiesz. No. No. Ten plakat też przyniosę. Na rurę. To zanim będzie Halloween, musisz to przynieść. Tak. Przyniosę. Wiesz, tu zobacz, ojciec tu ponaklejał jakieś szmulki tego. Mówię. Ojciec, to jest ojciec. Ale papieru pod dostatkiem widzę. Jak ojciec zawsze idzie na dwójkę do Kryfura czy do Turzyny, zawsze musi przyjść. A? To jest jeszcze nic. Jeszcze ma? Tam nie jest jeszcze papieru, człowiek. A Wojtek do was zachodzi? Na nocki? Czy to jest... skupne przynosi? Przynosi, ale to jest tak. Jak jest jeszcze w miarę, to dojdzie. A jak już się tam ugotuje, to zawsze mówi, że nie ma siły dojść. Aha. To śpi tak, albo na ławce, koło tego, mówi. Jak to się nazywa? Koło przychodni. Koło przychodni, o. Koło przychodni, albo na klatkę idzie. Jak już mu przyjdzie na ławce, to idzie na klatkę. Ja mówię, no to nie lepiej ci mówię, jak tak, prześpisz się trochę na ławce, to przyjdź na rury. Ale ja nigdy nie mam siły dojść. Ale masz siłę dojść na klatkę, a nie masz siły dojść tutaj?